Jak wiecie, skończył się sezon 15, jak i Karnet. Dlatego właśnie z tej okazji nadchodzi nowy sezon, no i Karnet, jakby do Jaybreaka, który pojawi się już jutro albo pojutrze. No i dzisiaj wam pokażę wszystkie liki na ten temat, bo już są ujawnione, co będzie w tym Karnecie i co tam się jeszcze pojawi w tym update'cie, który będzie właśnie. Także jeszcze tak powiem, że możecie zostawić suba, jakiś like, jak ktoś jest nowy na tym kanale i interesuje się tym kontentem Jaybreakowym, że tak powiem, albo ogólnie Robloxowym, właśnie to co ja robię teraz. Także my lecimy do odcinka. No więc dobra, jesteśmy na Twitterze Badimo i właśnie 11 godzin temu zlikował nam cały nowy karnet Także myślę, że możemy sobie zacząć No i teraz tak, zaczynamy drugim levelem, nie wiem czemu pierwszego nie ma, ale dobra, mniejsza o to Więc tak, za drugi level, e, czyli jakby na drugi level mamy tutaj właśnie taki rim I chciałbym jeszcze powiedzieć, że ten karnet jest zrobiony przez community No więc dobra, pierwsze mamy te rimy, one są takie średnie, no nie wiem co, ja tu mogę zbytnio dużo gadać, lecimy dalej e, Następną rzeczą to jest e, taki właśnie oto softboard To jest chyba jakiś spoiler, tak, to jest spoiler na auto, nie wiem, jakby to dziwnie trochę to wygląda no, nie wiem, takie se w sumie. Mamy kolejne rimy, i tutaj jest taki voleibol. No, nawet spoko, może, może, może być. No i potem mamy taki hamak, który, no to jest furniture po prostu. I tutaj właśnie taką wygląda, i podoba mi się tak, szczerze, ale jakby ja tego i tak nie będę używał. No i dobra, następna rzecz to jest właśnie oto taka tekstura. Wygląda nawet dość spoko, ale no taka se w sumie. Dobra, potem mamy kolejne chyba rimy, i to są takie ducky float rims. No, może być, może być. No i następna rzecz jest mega. Mimo, że to jest furniture, to naprawdę mi się to podoba i to jest chyba jedna z lepszych rzeczy w tym karnecie, bo tak szczerze, no ten karnet nie jest jakoś zbytnio chyba ładny, tak mi się wydaje, już jesteśmy na 8 level, a tylko, nie wiem, zwierzęcie były może takie spoko. Także to jest naprawdę fajne. I teraz mamy następną rzecz i następna rzecz to jest... E, to są wingi i to to jest słabe, nie? To mi się nie podoba, widzowie. To jest według mnie słabe. No i dobra, auto za dziesiąty level to właśnie tak się prezentuje. Wygląda też spoko ogólnie. Tutaj mamy taki basenik z tyłu tego auta, jakby tutaj. Także ogólnie sądzę, że to auto jest spoko. Ale były lepsze, jakby nie jest źle, ale nie jest dobrze Tak, tak pół na pół widzowe te auto No były gorsze po prostu, na przykład ten szogun Teraz co był, to był naprawdę, tak mi się nie podobał no Teraz jest o wiele lepsze te auto Za 10 level, no i potem mamy to top 2% Bonus price, no to jest też w sumie słabe Kolejne rimy, ja wiem, 10 rimów jest w tym karnecie To jest widzowie chore I na pewno w tym sezonie jeszcze w tym update się pojawi Kolejny Radiant Red Kolejny Radiant kolorowy, tu się dostaje go jak się odpali niuka no to w sumie Takie też słabe moim zdaniem, no Taki taki słaba ta tekstura chyba. Znaczy no, no nawet spoko jest, no ale wiecie takie. No, no i tak szczerze wam powiem, że ten karnet jest taki ser Były lepsze o wiele. Taki... Tak szczerze taki... Ten, ten karnet tak może oceniam na tak 4 na 10 Bo te auto no, były gorsze auta, więc to jest plus, że jest teraz lepsze, ale też nie takie najlepsze. No i to za 8 level jest spoko. No nie wiem, tak mi się nie podoba zbytnio ten wakacyjny karnet, no widzowie, takie seto jest. A może kilka rzeczy jest spoko, ale tu jest za dużo rimów, zobaczcie, tu są chyba 3-4 rimy w tym karnecie, to za dużo widzowie, to nie, tak nie. A dobra, bo to jest tire, dobra, to, to nie są rimy, ale to i tak jest sporo tych rimów, to już w ogóle bez sensu. Także napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym karnecie, mowa się tak jak mówiłem, damy to jest taki 4 na 10 ten karnet, no po prostu były lepsze, były gorsze, no i to jest takie se po prostu, no. My właśnie w tym update'cie chyba dostajemy tylko ten radiant color i ten karnet, no oczywiście ja ten karnet kupię i pewnie będę go robił, ale no wiecie, no takie se po prostu to jest, widzowie. Także to by było na tyle w tym odcinku, ja spadam, no i elo.